8 czerwca w Gdańskiej Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu rozpoczęły się pierwsze szkolenia nauczycieli w ramach programu WF z AWF – Aktywny powrót uczniów do szkoły po pandemii. Witam bardzo serdecznie. W dniu dzisiejszym rozpoczął się projekt ministerialny WF z AWF. Pierwsza grupa, duży stres, duże wyzwanie logistyczne, duże wyzwanie organizacyjne. Już wiem, że daliśmy radę, że fajnie to wygląda. Pierwsze komentarze nauczycieli są takie, że są bardzo zadowoleni. Przede wszystkim widzą sens tego projektu. Ja się cieszę, bo to jest projekt, który pomoże zniwelować skutki, negatywne skutki pandemii wśród właśnie najmłodszych. Mam nadzieję, że projekt będzie tak samo kontynuowany przez pozostałe dni, jak dzisiaj to miało miejsce, że utrzymamy tak dobrą, wysoką frekwencję, że organizacyjnie również będzie to na takim wysokim poziomie, jak jest obecnie. Dzisiaj rozpoczynamy. Jak widać na sali frekwencja dopisała. Ze 120 uczestników wiemy, że nie zjawiło się tylko 5 osób. Jesteśmy ciekawi wrażeń nauczycieli po spotkaniach, po warsztatach. Mam nadzieję, że program ułatwi działania nauczycieli przy powrocie dzieciaków do szkoły. Wiemy, że już akurat ten etap mamy praktycznie wdrożony, tak? Bo dzieci już wróciły do szkół, ale mamy nadzieję, że od września te pomysły, które tutaj pokazujemy, będą przez nauczycieli realizowane.